Artur Wąsowski. Do tego projektu zostałem zaproszony. Poczułem, że jest to swojego rodzaju dla mnie wyróżnienie. Sam proces był dla mnie bardzo istotny. Proces twórczy, proces poszukiwania oblicza, wyrażenia miłosierdzia Bożego. Była to droga i krok ku czemuś, czego nie widziałem do końca. U mnie to serce jest też raną. Ja użyłem świadomie mandorli i te promienie są tak naprawdę rozproszone i powtórzone w tym kształcie mandorli. Jest zachowany kanon i te promienie również delikatnie wstęgi są zaznaczone. Miałem takie nieodparte poczucie, że żeby te promienie obejmowały cały świat, wszechświat, nie były tylko ukierunkowane w jednym źródle. Tak, Bożej miłości, która przenika właściwie wszystko, wszelkie stworzenie. Tak, która przekracza niemalże wszystkie jakieś nasze bariery, zamknięcia. Przenika, uzdrawia, daje na nowo życie, wiarę, nadzieję, którym źródłem jest Bóg. Tak jak promienie słoneczne, gdzie czujesz się otulony, objęty, gdzie się czuje w tym dobrze. To Chrystus, który zstępuje i łapie kontakt z osobą, którą spotyka. Chciałem w tym momencie pokazać niejako czas, który wciąż trwa. Czas, który jest w tym tu i teraz. Odbiorca przychodzi i staje przed obrazem, nawiązuje właśnie tą mistyczną nić relacji z nim, relacji z miłością. I to jest chyba najbardziej dla mnie istotne. Obraz może temu pomóc, ale to są dwa aspekty ważne. Osoba oglądająca i pragnąca spotkać Boga, no i myślę, że wtedy się dzieje.